Chwilę temu wróciłam do szkoły. Teraz próbuję się nawodnić, bo ostatnio tak mało piję, naprawdę. Ogólnie mam wrażenie, że dużo osób tak ma w zimę, ale ja w szczególności, bo rano na przykład piję tylko łyka wody, jak szybko wybiegam już na autobus albo ktoś mnie tam zawozi do szkoły. I później jak wracam, to też za dużo nie wypiję. Też teraz często piję kawę, a kawa bardziej odwadnia niż nawadnia, więc tak to się prezentuje. Dobra. Kupiłam dzisiaj takie ciasteczka dla psów. Już kiedyś kupowałam i bardzo posmakowały pieskom. Dziś na pewno się ucieszą, jak znowu zaczną je jeść. O, meduszki. Oj, już nakarmiłam psy, powiedzmy nakarmiłam, dałam te ciastka. I teraz będę sobie robić obiad. Będę jeść krokieta i zupę pomidorową. Ogórkową, chociaż nie wiem, czy jeszcze nie mam jakiejś zupy, ale zapomniałam, jak ona się nazywa. Nie powiem, bo zapomniałam. Kurde, skończyła się kawa rozpuszczalna, więc niestety musiałam sobie zrobić kawę mieloną, taką wiecie, sypaną. No trudno, przeżyję, ale nie przepadam, serio. Wiem, że ta jest zdrowsza, ale tamta mi bardziej smakuje po prostu. Jeszcze będę pić w kubku mojej mamy. To już w ogóle się nie zdarza w moim życiu. Dobra, zdarza się, ale fest rzadko. Postanowiłam, że zrobię sobie przerwnik od nauki. Uczę się angielskiego, jakichś słówek. Ja mam zeszyt, ale to jest nieważne. Teraz sobie zrobię quiz. Jeden, tak jak wątki powiem, że zrobię quiz, kim mam być w przyszłości. Znalazłam już jeden taki. Nie muszę jakoś to inaczej ustawić, bo będę was po prostu maltretować moimi rękoma. Tutaj dalej będą moje rączki, ale tak będzie. Lepiej i tak. Dobra, enter. Będzie to quiz na same quizy. Mam nadzieję, że nie słychać takiego szumu z laptopa. Ostatnio nie było. Dobra, co jest w życiu dla ciebie najważniejsze? Dobro, innej wiara, religia, muzyka, telefon, komputer, internet, miłość, sport, pieniądze, kuchnia. Kurde. Jeżeli bym miała wybrać jedną tutaj rzecz, to chyba miłość, bo z miłością wiąże się przyjaźń. Też dobro innych też jest ważne. Pieniądze również. Internet. Nie, internet nie jest aż tak ważny, naprawdę. Kiedyś ludzie żyli bez niego i tak było fajnie, więc wybieram miłość. Co lubisz robić w wolnym czasie? Słuchać muzyki, czytać, grać w piłkę, gotować, oglądać telewizję, spotkać się ze znajomymi. Z jaką grę chętnie bym zagrała na komputerze? Oczywiście, że w Simsy, to jest jeszcze FIFA, Star Wars. Ja nawet nigdy nie oglądałam Star Warsów, nie wiem totalnie o co tam chodzi. Tak samo jak w Harry Potterze. Coś tam wiem tylko, że z jakąś szkołą to jest związane i coś tam jest jakaś różdżka i tyle. A no i jest kilka części, tak to wiem. Byłeś w widoku krwi? Tak, Boże, po prostu przeraża mnie widok krwi, naprawdę. W ogóle dziś na tak powiem, zajebisty paznokieć, na WF-ie sobie wiązałam włosy. To po prostu jest znak, że mnie to nie chodziła. To jakaś głupia kitka była i sobie wbiłam tego paznokcia w skórę. Normalnie krew to leciała strumieniami. Masz silną psychikę. Wydaje mi się, że tak. Jezu, ale fajne buciki mi się wyświetlają. Ostatnio szłam i po prostu teraz mam takie reklamy. Jezu, to się tak zacina, że to jakiś hit. To przez te reklamy. No, ale jakie jest pytanie? Por favor. Cool. Okej, już wszystko działa. Wybierz obrazek, który najbardziej do ciebie pasuje. Pokażę wam teraz te obrazki. Mamy tutaj takie śliczne obrazeczki. Ja bym wybrała ten. I właśnie go wybiorę. Bardzo lubię chodzić na koncerty, reszta to tak, wiecie, no leki, no co tam leki, no. Po prostu tak. Nie będzie, żebym była jakąś piosenkarką. Wiem, mam cudowny głos w sumie. Dobra, lubisz sport? Tak, średnio, nie. Średnio, zależy gdzie, jak, co.
Jeżeli lubisz, to jakie? Koszykówka, piłka nożna, siatkówka, bieganie, inny żaden. Lubię koszykówkę, chociaż nie jestem jakby najlepsza w nią, ale po prostu lubię. Jednak chyba dam inny, bo pływanie mi na przykład lepiej idzie. I na pewno jest jeszcze dużo innych sportów, w których mi lepiej idzie. A, jazda na rowerze. Cudowna jest. Lubisz gotować? Nie lubię, uwielbiam, lubię. Lubię. Jest to spoko, aczkolwiek nienawidzę sprzątać po gotowaniu. Naprawdę, ja mogę po prostu coś przyrządzić, tylko żeby ktoś to posprzątał. Umiesz śpiewać? No to bardzo to zapytanie, ja po prostu wiedziałam, że... No ja uważam, że nie umiem. Czy nie, ja tak uważam, po prostu nie umiem. Tyle. Bo prawie zaznaczyłam. Tak. Jeżeli umiesz, to czy lubisz śpiewać? Ale nie umiem, ale lubię, czy lubię śpiewać. Wiecie, o co chodzi. Zaznacz, że tak, na co... Lubisz pracę fizyczną? Zależy jaką. Ale powiedzmy, że tak, no nie przeszkadza mi ona. Teraz nie mam jak... Momencik. Dobra, lecimy dalej. Umiesz wytłumaczyć koledze treść zadania lub wzór, którego on nie rozumie? Czy umiesz uczyć? No właśnie tak średnio, ale tutaj jest tylko odpowiedź tak, nie. Dam tak, no bo ja ogólnie kiedyś bardzo chciałam być nauczycielką, po prostu marzyłam o tym. Teraz wiem, że nie chcę nią być, ponieważ za dużo nie zarabia nauczyciel. Mam już jakiś tam plan na siebie, ale wiadomo, taki quiz również może się przydać. Umiesz naprawić zepsuty komputer, naprawić drukarkę, podłączyć... Ej, właśnie tak całkiem... Czasami mi się uda coś naprawić, aczkolwiek chyba zaznaczę nie, no bo... Nie wiem, jakiś taki, wiecie, nie wiadomo jak... skomplikowanych rzeczy. No, kurde, po prostu nie widzę. Grałeś kiedyś w sztuce teatralnej lub w szkolnym przedstawieniu? No, grałam w podstawówce. Nawet jest taki filmik na YouTubie. Bardzo zabawny. Nie pamiętam, kim byłam, takim... No, nieważne. Zapomniałam, jak się nazywa ta osoba. Czy jestem głęboko wierząca? Mam nadzieję, że nie będzie odpowiedzi tak, nie. No, średnio, no. Tam nie, no. Nie, nie jestem głęboko wierząca, tylko że gdzie jest mój kursor? Halo? Prawie się zgubił, no. Trzeba wszystkim kierować. Jak często chodzisz do kościoła? Ej, myślałam, że to jest mój kościół. Bardzo podobny, znaczy mój kościół, kiedyś do takiego innego chodziłam. Kiedyś. A teraz to właśnie w ogóle nie chodzę. Więc ja nawet nie wiem, jak wygląda mój kościół aktualny. Czy myślałam kiedykolwiek o poświęceniu się... Bogu. Tutaj jest tak dużo pytań o Boga. Wcześniej już nawet na samym początku było coś o wierze, tak? Co najczęściej oglądam w telewizji? Nie oglądam w telewizji. Coś innego, program muzyczny, nasz nowy dom. O Boże, pamiętam to, jak to się oglądało. Programy dokumentalne, szkołę, programy religijne. No mówię, to jest wszystko tutaj w kościele oparte, no. Na kościele. Ja bym dała programy dokumentalne, jeżeli już mam coś w ogóle dać. Czy jestem wstydliwa? Tak, nie, no raczej nie. Mój kursor po prostu, no. Halo? Oni sobie, że. Dobra, mam zostać architektem bądź budowlańcem. No, kolejna reklama. Ja chciałam przeczytać po prostu cały opis. Według moich odpowiedzi, idealna praca dla mnie to jest to praca na budowie. Niestraszna mi jest praca fizyczna i lubię majsterkować oraz umiem posługiwać się wieloma narzędziami. Więc zostanę budowlańcem bądź architektem. Więc wyczekujcie mnie na budowie, będę budować wasze domy. Płuczyłam się trochę, więc teraz idę zmyć makijaż i w ogóle jest jakaś 22, jak coś. I nałożyć sobie peeling. Też będę chciała zrobić sobie peeling na usta. Zobaczymy, czy mi się uda. Wiem, słyszałam, że podobno taki jest dobry z miodu i cukru. Pomieszam, sprawdzę, przetestuję. Dostałam zapalenie z pojówki, więc naprawdę zajebiście. Nie wiem, czy tutaj to widzicie. Fu, to tak mi boli. Ogólnie mi już wcześniej bolało to oko od jakichś 2 godzin, coś takiego. Ale no, o, tutaj widzicie nawet, że mam tutaj takie coś. Na tym oku. No, kul, 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 po prostu kul. Umyłam się już, zapuściłam sobie krople do oka. Mam nadzieję, że jutro będzie dobrze, nie będzie lipy. Jeszcze muszę sobie nałożyć maść z witaminą A na usta, pójść po tosie i lecę spać.
Tak się prezentuje moje oko aktualnie. Nie jest najgorzej, naprawdę. Jest chyba coraz lepiej. Chociaż jak wstałam, to wiadomo, nie było najlepiej. Tego już nie nagrywałam, bo się mega śpieszyłam. Nawet mi się wstawać nie chciałam mega do szkoły. Plus był taki, że nie byłam na siebie zła z powodu mojego braku makijażu. Bo i tak bym się nie mogła pomalować przez to moje oko. Jak miałam pierwszy raz zapalenie spojówki, to było najgorzej. A teraz jest naprawdę w porządku. Nawet wtedy mi przeszło na drugie oko.